Siemaneczko, kochani, dzisiaj mamy czwartek. Boże, jak leci szybko ten tydzień, króciutki tydzień, długi weekend. Weekend w ogóle zbliża się bardzo dużymi krokami. Ja tutaj czekam, słuchajcie, na przejeździe kolejowym, bo jest dostawa gazu do Gazpolu, więc chwilowo mamy taki przestój, muszą te cysterny poprzejeżdżać, a ja się tak spieszę, bo chcę szybko do domu, bo mi gorąco, bo jestem w płaszczu i zapomniałam zdjąć, już mi się nie chce rozbierać w aucie, ale na to wychodzi, że już ruszamy, bo widzę, że samochody ruszyły. Jest już godzina chyba koło o 19:00. Nic nie nagrałam wcześniej, kochani. Wzięłam dziewczynę na dwór, chodziłyśmy, spacerowałyśmy, jeździłyśmy, szalałyśmy. Zobaczcie, jak kwitną pięknie te wiśnie. A tak mi się wydawało, że coś słabo się rozkręcają, a to proszę. W międzyczasie patrzę, co ten mój mąż przygotował, jak on sobie poradził z tą sytuacją, że nie mamy rusztowania. Jak on to rusztowanie zamontuje, jakiekolwiek, żeby tą górę pomalować, kochani, bo to wcale nie jest proste, ale powiem wam, że dosyć ciekawie to sobie wymyślił. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Jest to z drewna konstrukcja i najprawdopodobniej w sobotę będzie kładł jutro grunt, a w sobotę będzie kładł kolor właśnie nad garażem, bo to jest najbardziej takie newralgiczne miejsce, skomplikowane, trudne, dostępne. No popatrzcie. Zobaczcie, pod każdą deską, która leży na dachu, położył sobie kawałek, nie wiem, starego dywanu, jakiejś gumy, tak żeby nie porysować dachu, i zbił taką konstrukcję. I ma, słuchajcie, rusztowanie pod skosem, bo to wcale nie jest takie proste. Właśnie zastanawiałam się, jak on sobie to, jak on sobie z tym poradzi. I tu proszę, zobaczcie, pod skosem. Będzie malował, będzie gruntował. No, zacnie, fajnie, zobaczcie. Naprawdę ciekawy pomysł. Pionierski. A ja jeszcze idę, zobaczę, czy kurki na pewno zamknięte, bo już nie pamiętałam, czy zamknęłam. Dałam im, słuchajcie, jedzonko. Wodę sobie wylałem, może bym tej wody jeszcze nalała. I słuchajcie, moi kochani, pokażę wam, w folii mamy wsadzone pomidory. Przyjechała mama Grześka i dosadziła resztę pomidorów. Dzisiaj właśnie. I mamy całą folię, słuchajcie, pomidorków. Niech rosną i dojrzewają. No, dam radę otworzyć. Tak, zobaczcie. Tutaj sadziłam tą sałatę, to już dawno. A tu mamy, zobaczcie, posadzone różne gatunki pomidorów. I z drugiej strony, popatrzcie, kochani, tu jeszcze jest nadwyżka. Nie wiem, co będzie chyba na dworze. Możliwe, że to są pomidorki koktajlowe. A tu sałata, Boże, nie sałata, tylko rzodkiewka. I woda w wiaderkach, bo my pomidorki podlewamy ciepłą wodą, która jest, która stoi w wiaderku, czyli musi być woda stojąca, nie bezpośrednio z kranu. Na dzisiaj zapowiadali u nas burzę, gdzieś koło 17:00. Troszeczkę się zeszło, słuchajcie, i ta burza będzie chyba dopiero teraz. Jeszcze przystawię sobie jakąś cegiełkę, żeby było bezpiecznie. I moi kochani, idzie chmura. To będzie taka chyba pierwsza porządna burza. Chociaż nie, już jedna była, a ta będzie chyba druga. Ta poprzednia była też z różnymi błyskami, z grzmotami, ale jakieś tam pioruny ogromne nie były. No zobaczcie, jak to wygląda. Wy widzicie troszeczkę jaśniejsze. Ona jest naprawdę mega ciemna i taka dosyć groźna. No zobaczymy, czy się rozkręci. Jak się rozkręci, to oczywiście wam pokażę. Ja widzę, że już zaczyna pokrepywać deszcz. I teraz zastanawiam się, czy nie sprzątnąć Adusi czasem tego koła, tego gniazda, żeby nie zmokło. Bo jak zmoknie, to wiecie, parcieje to, ten materiał. Szybciej się po prostu zużywa. Flaga jeszcze nie sprzątnięta. Grzegorz zdjął flagę z domu, no bo wiadomo, maluję to, żeby się nie ubrudziła. Wyjmę, nie wyjmę, wyjmę! I tutaj to gniazdo Adusi. No zobaczę, może najpierw sprzątnę sobie tą flagę.
Muszę ją w ogóle uprać i jak będzie Boże Ciało, to również wyciągnę flagę. I kochani, jak jest Boże Ciało, przynajmniej u nas, to też wywiesza się flagę tą taką żółto-niebieską, czy biało-żółto-niebieską. Taką tą, wiecie, papieską. Kurczę, no zapomniałam, jakie te kolory. Wiem, że niebieski był, żółty i chyba biały, albo tylko niebieski, żółty. Już nie pamiętam. Sprzątnę jeszcze to gniazdo. Jeszcze jedno. No wcale to nie jest takie proste. Dobra. I mamy to. Mamy gniazdo, niesiemy gniazdo do domu. Najlepiej do letniej kuchni. Może zostawię sobie to tutaj i otworzę garaż. A w starej letniej kuchni, to jest taka przygarażowa, taka na wszelki wypadek, słuchajcie, wino i co ino. Postawiłam gniazdo, stara lodówka, jakieś tam kawałki starych mebli. Zobaczcie, kosz, tu już taka stara kuchnia, którą w razie czego mogę odpalić na gaz. Mnóstwo słoików, orbitrek. Nawet mamy takie papiery, które podkładamy do pieca, rolki. No jednym słowem wielki burdel. Jest ciemno, kochani, zobaczcie sami, jest ciemno na dworze. Burza się nie rozkręca, no ale to nieważne. Robię sobie kolację, już przygotowałam sobie sałatkę z pomidorka i cebuli. Chciałam ugotować w termomiksie jajka, wiecie, na parze, bo często tak robię. I bzonk, słuchajcie, pobieranie aktualizacji. Na 20 minut prawie. Także aktualizuje mi się Kukido, czy Kokido się mówi? Chyba Kukido. Ale to dobrze, to znaczy, że wskakują nowe przepisy, wiecie, ulepszają te wszystkie, które już są. Fajnie. Więc nastawiłam sobie, słuchajcie, standardowo w garnku jajka i gotuję i nie wiem, czy mi się to uda, bo przeważnie zawsze przegotuję i te jajka są prawie zielone. Ciągle o nich zapominam, no dzisiaj pilnuję, zobaczymy, 5 minut z zegarkiem w ręku, bo będą się gotować. Tutaj to nastawiam i mam 100% pewność, że te jajka będą idealne. Dzisiaj była też matura z matematyki, trudna, kochani, bardzo trudna, tak mi się wydaje. Po rozmowie z różnymi właśnie osobami, Agatka stwierdziła, że naprawdę była trudna matematyka, na pewno trudniejsza niż w tamtym roku. I tutaj mam kilku znajomych, którzy też właśnie albo dzieci pisały maturę i w ogóle wypowiedź różnych osób, no matura z matematyki była trudna, moi kochani. Jak dobrze, że to ja nie piszę, bo byłaby klęska, bo ja nie jestem, słuchajcie, osobą, która matematykę lubiła, także w ogóle nie moje klimaty. Boże, chyba te jajka już muszę odcedzić i zamoczyć w zimnej wodzie. Jak gotujecie jajka, to zamlewacie je później zimną wodą, obtukujecie, żeby się ładnie skórka schodziła. Adusiu, a przycisz, kochanie, ten, słyszysz? Przycisz ten swój sprzęt. Adusiu, przycisz, bo ja nic nie słyszę. Co jeszcze? Nie mam pomysłu na jutro na obiad. Okazuje się, że spaghetti znikło. Zniknęło spaghetti, kochani, i nie starczy mi na jutro i muszę coś wymyślać. Jak się skończy aktualizacja, myślę zrobić zupę ogórkową. Nie! Ale ty masz spaghetti na jutro zostawione. Będzie zupa ogórkowa, to ja sobie zjem statusiem i Agatką. Może być? No, tylko nie wiem, czy mam ogórki, muszę iść poszukać. A ta zupa się szybko gotuje, ona jest też na masełku i na śmietanie, bez dodatku żadnego mięska, więc naprawdę będzie się mega w trymiga się będzie gotować. Co jeszcze, moi drodzy, jak widzieliście, na zewnątrz wszystko pochowałam, ogarnęłam. Kupiłam też dzisiaj dwa chlebki. Nowa jakaś moja metoda, kupuję dwa, jeden zamrażam, wrzucam do wolnej zamrażarki, bo mam umytą wolną zamrażarkę i nie chodzę codziennie po chlebek do sklepu. Ostatnimi czasy coś nie piekę, tylko te ciasta.
Jest ciepło na dworze, więc też nie ma, słuchajcie, tak ochoty się siedzieć w kuchni i coś przyrządzać, gotować. Majówka, kochani, czyli komunie, jak tam wasze komunie, macie komunie? Monika chyba z kanału Rodzika M ma komunie Antosia. Nie wiem jak inni, kochani, robicie komunie w domu, robicie imprezkę w domu, czy raczej w lokalu, nastawiacie się na gotowy catering, czy sami przyrządzacie? Bardzo jestem ciekawa. Mnie komunia będzie czekać dopiero za... Adusia jest w przedszkolu, w starszakach, zerówka pierwsza, druga, trzecia. Za 4 lata już się nie mogę doczekać, bo to jest bardzo miły czas. I ta sukienka, słuchajcie, ta alba i fryzjer. Dziecko pierwszy raz idzie do fryzjera, jeżeli chyba, że jakaś mama umie uczesać dziewczynkę. I wianuszek, i te piękne rękawiczki, i buty pierwsze na obcasie. Także ja pamiętam doskonale swoją komunię, pamiętam też komunię Agatki. I też było mnóstwo przygotowań, no i te wspaniałe prezenty, których się dzieci cieszą. Także mam nadzieję, kochani dzieciaki, że dostaniecie super cudowne prezenty i przeżyjecie tą komunię naprawdę cudownie. A tutaj moje nie śniadanko, tylko kolacja, kochani. Zrobiłam sobie kakao. Zamysł był na kawę zbożową, ale no nie wiem, po prostu zagapiłam się i pierwszą rzecz, jaką sypałam, to było kakao. Dwa tościki zrobiłam ze zwykłego chlebka, kiełbaska na ciepło, ala wiejska, śląska, nie wiejska. Dać ci parówkę, Cyruniu. Pomidorek z cebulką i oczywiście jajeczka ze szczypiorkiem. Także, kochani, dla mnie mega porcja, bo nie jadłam za specjalnie obiadu. A dla was też smacznego, moi drodzy, jak coś jecie, to jak najbardziej. I kakałko.